Cześć Marcin. O, cześć Leszku, witam cię bardzo serdecznie. O, cześć, nie zauważyłem cię. Co tam, jak tam? Powiem ci tak, życie sobie płynie, daje mi rzeczy, które zwykle by mi dawało. Nie powiem, żeby były jakoś niespodziewane czy coś. Jest średnio, czyli super, że tak zacytuję klasykę. Czyli innymi słowy, nie ma tak, że jest dobrze albo niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że życie. Dobra. Witamy wszystkich widzów. Witam ciebie, Marcinie. A dzisiaj rozmawiam z Marcinem Faustem Gutowskim, który ma kanał na YouTubie. Przypomnij, o jakiej nazwie? Faust, Ciekawy Świata. Zapraszam bardzo serdecznie. A na jakich social mediach jest dostępna twoja działalność publiczna? Na YouTubie oraz na Twitterze. Na Twitterze nie za bardzo się dzieje, ale mam plany na Twittera, żeby trochę go rozruszać. Zwłaszcza, że jest to moim zdaniem taka dość dobra alternatywa dla Facebooka, zwłaszcza jeśli chodzi o troszkę wyższą kulturę tych fast mediów. Okej. O, zachęciłeś. Zobaczę, co tam się dzieje. Często brakuje chociażby mi jako odbiorcy wyższej kultury w wielu mediach. I dzisiaj to nagranie jest czymś, na co długo czekałem, bo w projekcie Stacja Ateizm jesteś od niedawna. Ja sam jestem ciekaw, co cię skłoniło do tej decyzji, dlaczego zacząłeś się angażować w ten projekt. Myślę, że jest to tak samo ciekawe dowiedzieć się informacji o tobie i dla mnie, i dla naszych widzów. Więc to, lecimy? Oczywiście, jak najbardziej. Pytaj, o co chcesz. O co chcę? No dobra. No to zacznijmy od początku. Na początku był chaos. Tak. Potem ty się urodziłeś. Zależy, o której mitologii mówimy, bo w jednej na początku był chaos, a w drugiej na początku było słowo, ale może już skończmy z gimbo ateistycznymi żartami. Bo zaraz przyjdzie pan apologeta i powie znowu, że jestem nieogolonym gimbo ateistą. I się urodziłeś. I czy odebrałeś jakieś wychowanie religijne? Tak, jak najbardziej. Taka ciekawostka. Mój tato, zanim poznał mamę, był w seminarium. Doszedł do trzeciego roku. Więc tak, wychowywałem się w bardzo religijnej rodzinie. Czyli twój ojciec jest niedoszłym księdzem katolickim, tak? Tak. Okej. Moja mama też opowiadała mi kiedyś, że jak była dzieckiem, to marzyła o tym, żeby zostać księdzem, ale no nie mogła z oczywistych powodów. Więc tak, zawsze wychowywałem się w takiej bardzo tradycjonalistycznej rodzinie. Nie był to taki tradycjonalizm, taki współczesny tradycjonalizm, że znamy wszystkie cytaty Piusa X na pamięć, tylko taki bogo-ojczyźniany tradycjonalizm po prostu, że nie ta herezja modernistyczna, nie ten kościół otwarty, ale też na przykład nie wiemy, kim był Pius. Więc taka typowa polska tradycyjna rodzina mnie wychowała. Czy mam pytanie, czy oceniłbyś w trakcie wychowywania religijnego, jakie odebrałeś od rodziców, że twoi rodzice byli wtedy osobami głęboko wierzącymi, głęboko religijnymi? Cały czas uważam ich za osoby bardzo głęboko wierzące i muszę ci powiedzieć szczerze, że ja bardzo ich za to szanuję, ponieważ ich wiara jest tak głęboka, że ja chyba tylko jak byłem dzieckiem, ale ten temat jeszcze poruszę, byłem w stanie wykrzesać z siebie takie pokłady wiary, a moja mama mimo bycia już w średnim wieku, dalej jest w stanie wierzyć po prostu jak dziecko. I naprawdę z jednej strony jest to po prostu niesamowite, że ma taki cel w życiu. Okej. Okay. Czyli na swój sposób ci imponuje to? Tak. Zdecydowanie mi to imponuje, bo ja bym tak nie potrafił. Nawet gdybym był teraz katolikiem, to zdecydowanie nie potrafiłbym wierzyć w taki sposób, jak moi rodzice wierzą. Okej. Okay. Czyli miałeś chrzest, miałeś komunię? 2 lata wcześniej niż inni. Komunię? Szybciej, tak? Jak miałeś 6 lat? 6 lat przystąpiłem do komunii, tak. Okej. Okay. O, ciekawe, pierwszy raz słyszę chyba o czymś takim.
Miałeś plusy za aktywność wcześniej, czy jak? Nie, ksiądz uznał, że jestem po prostu na tyle dojrzały, że mam na tyle duże zrozumienie liturgii w wieku 6 lat, że jestem gotowy, żeby do tej komunii przystąpić. To jest taka ciekawostka. Moja mama jest członkinią neokatechumenatu. Neokatechumenat ma swoje liturgie, zwane eucharystiami potocznie. No wiadomo, wszędzie jest Eucharystia. Jezus ustanowił Eucharystię, ale potocznie na te msze neokatechumenalne mówi się po prostu Eucharystia. Polega to na tym, że nie jest to w tej głównej nawie kościelnej, nie odbywa się to w głównej nawie kościelnej, to się odbywa w bocznej salce, wszyscy sobie siadają w kółeczku, przychodzi ksiądz, odprawia mszę. Z takich większych różnic to na przykład jest to, że po czytaniach oraz po Ewangeliach zamiast kazania każdy po prostu może rozważyć fragment pisma na głos, podzielić się swoimi przemyśleniami na jego temat i do dzisiaj uważam to za naprawdę świetną opcję. Neokatechumenat robi to super, że każdy ma okazję podzielić się swoimi rozważeniami na temat pisma i nikt nikogo nie ocenia, a nie jest tak jak na tradycyjnej mszy, że ksiądz mówi i wszyscy mają słuchać, bo to jest ksiądz, autorytet. No i co, z takich bardziej już rzeczy technicznych, nie ma tam opłatków jako komunii, jest niekwaszony chleb, zawsze inny członek neokatechumenatu piekł na co sobotnią Eucharystię chleb, który był przez księdza rwany i rwany, oczywiście konsekrowany, przemieniany w ciało Najświętszego Pana Jezusa Chrystusa i rozdawany ludziom. No i zawsze to było pod dwoma postaciami, w sensie zawsze nawet dzieci na tych Eucharystiach piły wino. Ja również. Oczywiście pod postacią krwi Pana Jezusa. Ja z moją mamą chodziłem na Eucharystie neokatechumenalne i chodziłem na nie bardzo często. I zawsze jak była okazja, żeby podzielić się właśnie przemyśleniami na temat Słowa Bożego, to ja, mimo że miałem te 5-6 lat, to ja to robiłem. Zawsze wyrywałem się, żeby coś powiedzieć na temat fragmentu pisma, który usłyszałem. A takim elementem przeważającym dla księdza, który rozważał właśnie dopuszczenie mnie wcześniej do komunii, było to, że podczas jednego z przemienienia, jak ksiądz podniósł ten wielki kawałek chleba i zaczął go rwać na części, to ja powiedziałem na głos, że ksiądz krzywdzi Pana Jezusa. I on powiedział, że ja mimo, że miałem wtedy 6 lat, mam tak duże zrozumienie liturgii i tego, co tam się dzieje, że jestem na tyle dojrzały, żeby przystąpić do komunii. No i taka to jest historia z moim wcześniejszym przystąpieniem. To jest strasznie ciekawe, co mówisz. Ja odebrałem wychowanie katolickie przede wszystkim w postaci tego, że byłem ministrantem przez 6 lat i wiem, o czym mówisz, gdy nawiązujesz kontrastem do właśnie msza katolicka, nie, taka typowa, a neokatechumenalne nabożeństwo, tak? Trudne słowo. I to, co fascynuje mnie w twojej opowieści, to jest to, że już od początku jest forma dialogu w tym wszystkim, a nie forma właśnie wykładowca, uczeń, student. Jest tak dużo konkurencji dla katolicyzmu w Polsce, że to jest aż zdumiewające, jak długo przetrwała tak anachroniczna, tak średniowieczna forma religijna tego wszystkiego. To, co mówisz, jest już czymś zdrowszym, tak? O półkę wyżej jakościowo niż to, co ja miałem za dzieciaka, nie? Jako katolicki ministrant. Tak, ja jestem ateistą, jestem antyklerykałem, a mimo to mam duży szacunek do neokatechumenatu, głównie z tego względu, że oni nie zamykają ust wiernym, tylko każdy może rozważyć fragment pisma, który był podany pod rozważanie, a ksiądz jest w sumie takim samym wiernym jak inni i też mówi tylko swoje przemyślenia i nikt nikogo nie ocenia. To jest moim zdaniem bomba w neokatechumenacie. Tak, i myślę, że generalnie w skali makro, w skali globalnej religie są zmuszone zmierzać w tym kierunku, żeby to były relacje jak równy z równym, bo zwyczajnie w dobie internetu nie da się utrzymać takiego modelu religijnego, jaki katolicyzm w Polsce wciąż oferuje. Nie? To po prostu konkurencja jest zbyt silna. To wymiera taka forma religijności, co mnie bardzo cieszy, oczywiście. Tak. Bo te religie, które przetrwają,
globalizację, internet i całą tą wymianę informacji, jak w różny sposób można realizować swoją potrzebę religijności. Bo okej, niektórzy mają potrzebę religijności, tak? Niektórzy mają potrzebę, coś po śmierci będzie, bo nie radzę sobie z lękiem przed śmiercią, na przykład, tak? Są tak, ludzie, moim zdaniem z lękiem przed śmiercią sobie nie radzą. Nie zgodzę się, że katolicyzm wymrze. Katolicyzm to jest religia bardzo mocno odporna na wymarcie. Od samego początku tak właściwie dostosowywali się powoli, powolutku, ale zawsze te zmiany były. Dostosowywali się do pewnych zmian. Najlepszym przykładem, dobra, oficjalnie wchodzimy na kontrowersje, tak duże, że ja się spodziewam znowu masy telefonów w niedzielę. Aborcja. Do 1917 roku. Powiedziałeś aborcję. Tak, powiedziałem słowo aborcja. Zabijanie płodów. Dobra, do 1917 roku w kościele katolickim to nie był grzech morderstwa. Do 1917 roku obowiązywał katechizm Gracjana, gdzie był cały podpunkt. Aborcja nie jest grzechem morderstwa. Naprawdę, jeszcze wystarczyłoby tam tylko takie soczyste, aborcja nie jest grzechem morderstwa, nie, żeby to było bardziej dobitne. Dopiero w tym nowym katolicyzmie od 1917 roku aborcja jest grzechem morderstwa. A wcześniej na przykład w kanonach irlandzkich, taka ciekawostka, to jest rok około 600 naszej ery, wtedy nie było oficjalnie katechizmu, tylko każdy swój kraj, każdy jakby region miał swoje kanony wiary. W kanonach irlandzkich aborcja była zaliczana do lekkich grzechów płciowych, za które należało się, tutaj mogę się pomylić w latach, ale 2 lata o chlebie i wodzie, kiedy za grzech cudzołóstwa, czyli uprawiania seksu przed ślubem, należało się 7 lat o chlebie i wodzie. Więc... I tak naprawdę było, tak? Tak. Ktoś żył w taki sposób, tak? To jest dla mnie niepojęte, stary. Znaczy nie wiadomo, czy ktoś żył. Wiadomo, że tak mówiły kanony irlandzkie. Próbuję sobie wyobrazić funkcjonowanie takiej okolicy. Ja bym tam chyba nie zamieszkał długo. Znaczy wiadomo, jak to jest, nie? Dzisiejsi muzułmanie mają tak, że alkoholu to nie możemy, ale jak pod dachem, to Allah nie widzi, nie? Tak samo, nie wiem, czy oglądałeś Koronę Królów. Nie. Ten polski serial o Piastach. Tam tak zwany świat według Piastów. Nie oglądałem wszystkich odcinków, ale w jednym z pierwszych, jak to występowało, natrafiłem na taką świetną scenę, w której litewska kucharka chciała w czasie Wielkiego Postu przygotować królewskim dzieciom jakiś bardziej wykwintny, słodki posiłek, za co kucharz ją opierdzielił, że jest post i nie wolno. Po czym w momencie, w którym na dworze przyjmowano jakichś ważnych gości, sam zrobił wielką ucztę, ale tak dobrał potrawy, tak dobrał do tego składniki, że to była wykwintna uczta, ale z samych pojedynczych postnych dań i powiedział, że post, ale po królewsku. I ta scena mi mega zapadła w pamięć. Dzisiaj szwedzki stół sponsoruje słowo hipokryzja. A propos czegoś tego typu, nie wiem, losowa anegdota po prostu z mojego życia. Mieszkałem kiedyś w Katowicach, świetny butik na dole miał, sklep spożywczy, robił sam kanapki. Jakaś tam polska, węgierska, amerykańska, coś tam. I uwielbiałem codziennie przychodzić, kupować sobie kanapeczkę tak z rana. I przychodzę któregoś dnia i mówię, dzień dobry, poproszę tam węgierską, nie? Czy jakąś tam. Pani mówi, ale dzisiaj jest piątek. Polska Anno Domini, któryś tam rok, tak? Leży bułka za szybą. Ja słyszę, ale dzisiaj jest piątek. Stary, ja mówię, no tak, jest piątek. I tak patrzę. I mi sprzedała. I poszedłem. I było niezręcznie. Klauzula sumienia dla pani z mięsnego. Wiesz, o co chodzi? Ja mam pewien
dogłębny szacunek dla kogoś o spójnym światopoglądzie, kto żyje wedle niego i tak dalej, ale gdy widzę coś takiego, to sobie włosy z głowy wyrywam, dlatego mam ich tak mało dzisiaj, bo już dużo ich wyrwałem, stary, po prostu patrząc na takie sytuacje. To tak nawiązując do tego, o czym opowiadasz. Nie? Okay. Ciężko mieć o szacunek do czegoś tak niespójnego, jak to, o czym ty opowiedziałeś, do czegoś, co ja opowiadam z tą kanapką. To tak. Jest błahy przykład, ale pokazuje, jak płytko można pochodzić do swojego własnego światopoglądu. Jak łatwo wyjątek od reguły robić. Oczywiście, że tak. Wystarczy być kościołem katolickim i po prostu zawsze głosić troszeczkę konserwatywne na dane czasy tezy w taki sposób, aby nikt się nie mógł przyczepić, że Kościół wcale nie stoi, że Kościół wcale nie stoi w opozycji do świata, tylko on naprawdę walczy o te wielkie, tradycyjne wartości. No cóż. No, wracając do twojej historii. Tak. Fajnie się gada. Czy tam jest coś takiego w neokatechumenacie, jak bycie ministrantem? Nie. Z tego, co pamiętam, to czasami się do mszy, do tego nabożeństwa służyło, ale zazwyczaj takie rzeczy jak podawanie ampułek czy coś w tym stylu to robił po prostu ktoś, kto tam przyszedł. Nie trzeba było być specjalnie ministrantem. Ja byłem ministrantem. W wieku 5 lat oficjalnie dołączyłem do liturgicznej służby ołtarza. Najpierw jako kandydat. Spędziłem 2 lata. W wieku 7 lat otrzymałem błogosławieństwo, byłem już ministrantem. A potem w wieku 14 lat zostałem lektorem i tak właściwie do 18 roku życia już nim byłem. O, ja też byłem lektorem. Pewnie do dzisiaj lubisz czytać książki i mówić do ludzi, ale czytasz inne książki i gadasz do innych ludzi. Tak. Powiem ci tak, jeśli coś mi dał kurs lektorski, bo miałem strasznie surowego księdza, który kurs lektorski potraktował tak serio, że on nam po prostu zamiast takiego, wiesz, zwykłego kursu, to zrobił normalnie szkołę aktorską połączoną ze studiami teologii. Mieliśmy co 2 tygodnie wykłady, ćwiczenia. Na wykładzie przez 1,5 godziny opowiadał o różnych częściach mszy, uczyliśmy się tego fachowego słownictwa. Potem przychodził jakiś pan, nie wiem, czy on miał jakieś wykształcenie aktorskie czy coś, ale no, on nas uczył pracy głosem, uczył nas jak czytać. I no, nie chwaląc się, zawsze byłem w tym dobry. Powiem tak, testu teoretycznego nie zaliczyłem, a raczej zaliczyłem go na najniższą możliwą ocenę, tylko dlatego, że miałem najlepszy wynik z testu praktycznego i po prostu głupio mi było nie dać tego stanowiska lektora. Okej. A ta praktyczna część, różnica między teorią a praktyką? Jeśli na teorii mówiliśmy właśnie o mszy, o tym, co tam się dzieje, te fachowe nazwy, fachowe części, było dużo teologii. Aha, dobra, załapałem. Okay. Po prostu byłeś lepszym mówcą niż. Okay. Byłeś lepszym mówcą niż wiedza merytoryczna na temat. Tak. Okej. Okay. Tak. Wyraźnie widzę, że jesteś naturalnie dobrym mówcą. Nie? Masz to coś po prostu. Dziękuję. Ostatnio oglądałem odcinek, w którym występowałeś i no, świetnie się ciebie słucha. Nie? Masz normalnie dar do mówienia. Czy od Boga, czy od twoich rodziców zdania podzielone są. No to dobra. Czyli było tak, że byłeś osobą wierzącą. Tak, bardzo długo byłem osobą wierzącą. Wychowywałem się w małym miasteczku pod Wrocławiem. Nie jakimś super małym. Wołów jest na prawach powiatu, więc coś z sobą reprezentujemy i zawsze i wszędzie mamy kosę z Brzegiem Dolnym, ale no, To ty pozdrawiasz Wołów, ja pozdrawiam Brzeg Dolny. Zapraszamy na pizzę ateizm również widzów z Brzegu Dolnego, podkreślam. Tak. No, wracając. Wychowywałem się w Wołowie, to jest mała miejscowość pod Wrocławiem. No i
Tam nie ma zbyt dużo do roboty. Jest kilka kościołów, dwie takie główne parafie. Jest klasztor sióstr zakonnych i to są właściwie wszystkie atrakcje. Pamiętam, że jak raz ktoś mnie zapytał, co najbardziej lubię w Wołowie, to powiedziałem, że dobre połączenie z Wrocławiem. Zawsze śmieszne. Naprawdę, ja do centrum z Wołowa, to jest tak dobre połączenie, że ja do centrum, do rynku z Wołowa jechałem krócej niż się jedzie do rynku z Psiego Pola, więc to o czymś znaczy. Nie wiem, czy o Wołowie, czy o Psim Polu. Dobra, bo my tu skiśniemy ze śmiechu i w ogóle nie pogadamy o niczym. Drodzy widzowie, już gadamy dalej, już. Tak. Proszę nie krzyczeć. W co wierzyłeś? Wierzyłem w trójjedynego Boga, który był dla mnie wszechwiedzący, wszechobecny, wszechmogący, który posłał 2000 lat temu swojego syna na ziemię, który został zrodzony z dziewicy i po 33 latach umarł na krzyżu, aby zbawić mnie ode złego. W to wierzyłem. I że po śmierci trafisz do nieba? Nie. Powiem tak, lęk przed piekłem to był jeden z moich większych lęków w dzieciństwie. Tak jak wspominałem, moi rodzice siedzieli w religii, są bardzo religijni, ale bardziej w religii takiej, która była lokalnie od księży, która wychodziła bezpośrednio od księży rezydujących w tych dwóch parafiach. Nie słyszeli o czymś takim jak nadzieja powszechnego zbawienia czy coś w tym stylu. Tak jak sobie teraz myślę, to ich poglądy na religię są w wielu miejscach może nie do końca sprzeczne, ale różne niż poglądy Kościoła katolickiego. W każdym razie lęk przed piekłem był jednym z moich większych lęków w dzieciństwie. No zwłaszcza, że jak małemu dziecku mówi się, że będzie przez wieczność, przez całe wieki, przez całą swoją egzystencję palić się żywym ogniem, no to trochę niefajnie, nie? To co małe dziecko zapyta, czy wieczność to jest więcej niż 5 lat, bo tyle mam. No. Tak, to perspektywa czasowa. Bądź grzeczna, ale byłam jutro. Wiesz, to są takie rozmowy. Tak. Więc bardzo bałem się piekła. I może dlatego w pewnym momencie całkowicie zamknąłem swój umysł na świat. To znaczy, Czyli indoktrynacja strachem przed piekłem była czymś dużym w twoim wychowaniu, tak? na pewno była obecna, aczkolwiek ja się do wiary zmuszany nie czułem. Absolutnie nigdy nie czułem się zmuszany do wiary. Z tego względu, że od samego początku, oprócz oczywiście podkreślania, że istnieje piekło, mówiono mi, że ja jestem oczkiem w głowie Pana Boga, nie? Takie specjalne dziecko, święty za życia. Ostatnio mi mój brat przypomniał ten tekst. Mój brat jest ode mnie starszy, pozdrawiam. I on pamięta więcej tekstów, którymi mnie raczono w dzieciństwie. W każdym razie obrano taką taktykę indoktrynacji, że mówiono mi, że Bóg dokonuje cudów za moim pośrednictwem. To znaczy, rozumiem to teraz na chłopski rozum tak, że jeśli ja jako dziecko się modliłem w intencji kogoś, to była większa szansa, że Bóg mnie posłucha, niż gdyby ten ktoś modlił się sam za siebie. Bo Jest to... dlatego właśnie mówiono święty za życia. to, co powiedziałeś, jest wspaniale, fascynująco niefalsyfikowalne. Tak. Uderza mnie to, jakby dopiero wiesz, jak człowiek wyjdzie z religii, to widzi z boku, jak wspaniale niefalsyfikowalne to jest. Jakie myślenie życzeniowe za tym stoi, jakie cherry picking za tym stoi, jakie. Porażające, jak już się widzi to z boku. Nie? Jeszcze jak zadzwoniłem do stacji Ateizm jako widz, to był odcinek z Gosią i z Impaktorem, pierwszy chyba nowego sezonu, to Stacja opowiadałem. ateizm to ateiści to ci, co Stacja mięsa nie Ateizm. jedzą? Nie, to są ci bezbożnicy. Onaniści. Stacja ateizm to ci, co się masturbują. Tak, stacja Ateizm to są ci, którzy odeszli od Boga, żeby móc się masturbować. Ale to leci na YouTubie? To chyba nie na tych stronach.
Przepraszam, rozmawia mi się z nim zbyt dobrze. Przepraszam, nie jestem w stanie się powstrzymać. No, opowiadałem historię jednego cudu, który pamiętam, którego podobno dokonałem, znaczy Bóg dokonał za moim pośrednictwem. I nazwałem go cudownym rozpuszczeniem się śniegu. Opowiadaj, a ja sobie będę leżał ze śmiechu, dobra? Zaraz wracam. Tak, to było w ten sposób, że dobra koleżanka mojej mamy musiała pewnego zimowego wieczoru dojechać na nockę do pracy, ale że to był wieczór zimowy, a kiedyś zimy to nie były takie jak teraz, tylko zima to była zima. I na ulicach wszędzie leżał śnieg. Było po prostu śniegu po kolana. A że koleżanka mojej mamy bała się jechać w takich warunkach, to poprosiła mnie o modlitwę, żebym wstawił się za nią u Pana Boga, aby ten śnieg się rozpuścił i żeby tego nie było. I ja to spełniłem. Wieczorem pomodliłem się i mówiłem: Panie Boże, proszę Cię, żeby tego śniegu nie było, żeby tutaj, oczywiście wymieniłem imię, ale żeby koleżanka mojej mamy mogła bezpiecznie dojechać do pracy i nie zgadniesz, kurde, rano tego śniegu nie było. Co Bóg ty gadasz? Pogoda. Tak, rano tego śniegu nie było. Dziękuję, nie? Muzułmanie są w szoku. Neokatuchymenaci mają rację. No słuchaj, jeśli ogląda nas Magic of Y, to słuchaj, ja jestem lepszym czarodziejem. Czy umiesz do dzisiaj rozpuszczać śnieg? Nie, niestety. Widocznie, skoro już straciłem wiarę, to straciłem tą moc. Ale całkiem serio. To było miłe. W sensie to było nawet za miłe. Obecnie mam pewne problemy z samooceną w związku z tym. To znaczy, to jest dziwne, bo z jednej strony mam bardzo niską samoocenę jako osoba i staram się nad tym pracować, też z psychologiem, a z drugiej strony mam bardzo wysokie ego i bardzo wysokie mniemanie o sobie. Więc jestem takim trochę narcyzem, nie chcę rzucać na razie diagnozami, ale tak to mniej więcej u mnie wygląda. I podejrzewam, że właśnie ma to podłoże w takim traktowaniu w dzieciństwie, że z jednej strony mówią, ty jesteś wyjątkowy, ty jesteś oczkiem w głowie Pana Boga, ty jesteś święty za życia, z drugiej strony mówienie, to nie ty robisz, to Bóg to robi. I wybrzmiała mi w głowie historia Mojżesza. Nie wiem teraz, czy to mama poprawnie wtedy ją zinterpretowała, ale mówiła, że Mojżesz w momencie, w którym uderzył w skały, aby dać Izraelitom wodę, to poczuł się tak, że on to zrobił i że to jego zasługa i Bóg się wtedy na niego bardzo pogniewał. I pamiętam, że no, przepłakałem parę nocy, bojąc się o to, że jestem zbyt pyszny i bałem się też o to, że Bóg przestanie się do mnie odzywać i Bóg przestanie mnie słuchać. To był obok piekła taki mój drugi największy lęk. Wyraźnie widzę, że byłeś głębiej religijny niż ja, głębiej wierzący niż ja. Nie? Widzę tą różnicę i jestem ciekaw, do mniej więcej którego roku życia określasz, byłem osobą wierzącą? Ciężko mi to tak określić, wiesz, ja pod koniec bardzo mocno trzymałem się Boga, ale to było takie trzymanie się, wiesz, na niteczkę, jakbym wisiał nad przepaścią i może nawet nie za nitkę, za brzytwę się trzymałem i ta brzytwa się we mnie wbijała i raniła mnie, ale ja wiedziałem, że jak się jej puszczę, to spadnę. Więc ciężko mi określić moment, w którym przestałem być oficjalnie wierzący. A do kiedy uczestniczyłeś w rytuałach religijnych, nabożeństwach, powiedzmy? No, mniej więcej od 2 lat tego nie robię. Od troszeczkę ponad 2 lat. Czyli ile miałeś lat, kiedy jeszcze? 20, 21. No ja obecnie mam 22 lata, w tym roku 23. Czy to jest generalnie zdecydowana większość twojego życia? Zdecydowana większość mojego życia. Byłem osobą wierzącą, z czego mówię, ostatnie lata to było właśnie trzymanie się za brzytwę. Jestem w stanie podać moment, w którym taki mój pierwszy ząg pod tytułem Ej Marcin, to może nie ma sensu. To był moment, w którym poszedłem na studia
wyjechałem z Wołowa, wyrwałem się z tej bańki, w której był tylko kościół i nic więcej. I lol, nagle okazało się, że feministki nie chcą mnie fałszywie oskarżać o gwałt na każdym kroku. Nagle okazało się, że mój najlepszy kolega z ławki na uczelni jest gejem i wcale nie chodzi nago na ulicy, tylko to jest normalny facet. I po prostu momentalnie w tym momencie ta bańka mi pękła. To było tak... Poczułem no nie się, dało się, nie? Jakby ktoś... Normalnie miałem tą oblężoną twierdzę, siedziałem w niej, ale to całe lewactwo z zewnątrz mi w nią katapultami waliło po prostu i no niestety, jak wiadomo, katapulta kruszykami. Czyli po prostu byłeś religijny do momentu, w którym ta bańka miała rację bytu. Tak, bo wychowując się w takiej zamkniętej społeczności, gdzie każdy jest religijny, każdy mniej więcej każdego zna, no na pewno miałeś takie sytuacje, że podchodziła kiedyś do ciebie na ulicy jakaś losowa pani i mówiła, o co tam, nie, co tam, jak tam u mamy, o ale ładnie przeczytałeś to czytanie ostatnio, o rety, to było takie piękne, nie, a ty tylko tak stałeś i kim ty jesteś? No. Ale jednocześnie ego rośnie, wiesz, co? Tak. Tak, ale kiedyś też były inne czasy, gdzieś usłyszałem taką myśl ostatnio, że jak dzieci były cały czas poza domem, nie, i nie siedziały, wiesz, na komputerach, na konsolach i tak dalej, to w sumie jakby społeczeństwo bardziej mnogo ich wychowywało, czyli było takie przyzwolenie chyba społeczne bardziej niż dzisiaj, że ktoś na ulicy widzi, że dzieciak robi coś nie tak, to trzeba mu dać lekcję wychowawczą. Więc jakby to, co mówisz, pasuje do tego obrazka. Dzisiaj jest troszkę, już się czasy, myślę, zmieniły pod tym kątem, nie? Kim pani jest, żeby w ogóle mówić do mojego dziecka? Tego tak. Typu różnicy. Dokładnie. Jakby twoja anegdota już nie pasuje do dzisiaj. No, no już niestety nie, ale no, wracając do historii, mieszkając w tym Wołowie, mając tylko dopływ, tak właściwie z jednej strony, bardzo mocno zamknąłem się w tej swojej bańce. W momencie, w którym już przestałem wierzyć taką dziecięcą wiarą, zacząłem dorastać, ta wiara przerodziła mi się w pewnego rodzaju fanatyzm, ponieważ zacząłem odkrywać niektóre elementy swojego życia. Przede wszystkim miałem szerszy dostęp do internetu, więc zacząłem poznawać tą prawdziwą naukę kościoła, nie tylko tą, którą reprezentowali księża z mojej parafii, tylko wiesz, czytanie... Pozdrawiam grupę Jak będzie w katolicyzmie i cały KatoAKAP. Dzięki wam jestem ateistą. Dzięki wam jestem ateistą, więc trzymajcie się tam ciepło. A na czym polega ta grupa? To jest grupa dyskusyjna właśnie, zrzeszająca katolików, na której bardzo mocno, dużo jako nastolatek siedziałem. I tam poznawałem właśnie historię Kościoła, dowiadywałem się dużo o dogmatach, dowiadywałem się, że dużo rzeczy, których ja osobiście nie uważałem za grzech, są grzechami, albo że niektóre rzeczy, które ja uważałem za grzech, nie są grzechami. I zaczął mi się kształtować ten taki troszeczkę wielkomiejski katolicyzm, taki, wiesz, taki wzniosły, apologetyka, tutaj jakieś misterne szaty. No i... Zacząłem się dość mocno w tym zamykać, aczkolwiek nigdy nie mógłbym powiedzieć, że byłem apologetą, skłamałbym po prostu, dlatego że tak właściwie od wieku nastoletniego zawsze miałem ale do kościoła, w sensie zawsze czułem, że to nie ma sensu, zawsze zadawałem sobie różne w głowie pytania pod tytułem dlaczego ja mam nienawidzić osoby homoseksualne, przepraszam bardzo, żeby mnie katolicy nie zjedli, dlaczego mam nienawidzić tego, co oni robią, nie ich, tylko tego, co oni robią, dlaczego nie mogę pozwolić, żeby oni sobie po prostu żyli swoim życiem, skoro nikogo nie krzywdzą, dlaczego każdy powinien mieć dzieci, może ktoś nie chce mieć dzieci, nie czuje takiego powołania, a jednak chce mieć rodzinę, dlaczego kobieta powinna zajmować się domem, dlaczego ja jako mężczyzna mam być tym silnym samcem alfa, który będzie utrzymywał cały dom, czemu się na mnie rzuca taką presję, halo, ja taki jestem. Zawsze miałem bardzo dużo ale do kościoła.
i w pewnym momencie przez doświadczenia z dzieciństwa, przez życie w tej bańce, ja się w niej zamknąłem jeszcze bardziej. To znaczy postanowiłem sobie bardzo głupią rzecz i wspominam o tym w moim pierwszym materiale pod tytułem Czy jestem mądrzejszy od Boga? Zapraszam bardzo serdecznie na kanał Faust, Ciekawy Świata. Postanowiłem sobie bardzo głupią rzecz, że ja przestanę pytać. Ja przestanę starać się to zrozumieć. Mój sposób myślenia wyglądał w ten sposób, że skoro Bóg jest nieskończenie mądrzejszy ode mnie i moja logika, którą ja się posługuję, nie jest w stanie do niego dosięgnąć, to nie ma absolutnie żadnego sensu próbować go zrozumieć. I najlepszą drogą do Boga jest po prostu ślepa wiara, ślepe zaufanie Kościołowi, ślepa wiara w dogmaty. A w momencie, w którym umrę i Bóg podziękuje mi, że mu zaufałem i moja dusza rozwinie się do większej doskonałości, to doznam oświecenia i zrozumiem, że wszystko to, co czyniłem, miało sens. Więc w praktyce nigdy nie mógłbym się nazwać apologetą, takim jak na przykład chociażby Mikołaj Kapusta, którego bardzo szanuję, ma dużą wiedzę o religii. Nigdy bym się nie nazwał apologetą, bo ja znałem po prostu kilka cytatów z Pisma, kilka cytatów z katechizmu, którymi po prostu waliłem jak dogmatami, nie? Ktoś mi dawał argument, a ja do niego z prosy, nie? To katechizm, elo. I to było dla mnie bardzo szkodliwe, bo zacząłem popadać w marazm. To znaczy, skoro po śmierci Bóg wszystko mi wyjaśni i doznam oświecenia, to czemu Bóg nie miałby mi pomóc też za życia, skoro ma być najważniejszą osobą w moim życiu i mnie tak bardzo kocha? I doprowadziło to też do bardzo wielu problemów, z którymi się teraz zmagam, z braniem odpowiedzialności za swoje czyny i z zauważaniem rzeczy dookoła siebie. Potrafiłem na przykład nie nauczyć się na egzamin, ponieważ uznawałem, że Bóg wszystko... że jeśli Bóg mnie kocha, to da mi jeszcze szansę i dostanę tą truję. Taka ciekawostka, teraz jestem ateistą i walczę o stypendium naukowe, bo zacząłem brać odpowiedzialność za swoje czyny i zacząłem się naprawdę przykładać do studiów. Good for you. Mów dalej. Tak, tak. Staram się po prostu znaleźć wątek. Przez to, w jaki marazm popadłem, nie nauczyłem się wielu ważnych rzeczy, których powinienem się był nauczyć w dzieciństwie jeszcze. Sprzątania, ogarniania domu, a wszystko to wynikało z tego, że byłem nauczony zostawiać problemy tak długo, aż same się rozwiążą, znaczy aż Bóg je rozwiąże. No i tu postawiłbym kropkę. Czyli nie nazwałbyś się apologetą na poziomie wiedzy, merytoryki, argumentacji, bronienia teologii i tak dalej, ale nazwałbyś się, że byłeś fanatykiem religijnym? Tak, zdecydowanie byłem fanatykiem religijnym. Jak długo trwał okres, który byś nazwał byłem fanatykiem religijnym? W gimnazjum to nie aż tak bardzo, chociaż pamiętam swoje pierwsze internetowe dyskusje jeszcze na zapytaj.onet.pl. Taki protoplasta facebookowych grup dyskusyjnych, to był wtedy. Okres pierwszej, drugiej gimnazjum, bardzo dużo tam siedziałem i też produkowałem te swoje pseudoewangelizacyjne rzeczy. Taki prawdziwy okres bycia fanatykiem przypadał bardziej na liceum, gdzie moja świadomość jako nastolatka zaczęła się troszeczkę rozwijać. Doszło naturalne zainteresowanie polityką. Tutaj uwaga, kolejna kontrowersja. Janusz Korwin-Mikke. Zaraz nas ściągną z YouTube'a, Marcin. Nie używamy tutaj takich słów. Panie YouTube, panie Marku YouTube, przepraszamy, tak? To już się nie powtórzy. Ziomek, nie używaj tego. Tak, przyszło zainteresowanie polityką, zainteresowanie wtedy partią Korwin. Duże też pole do zamykania mnie w bańce miała
gra, miała gra roleplayowa. Ja jestem dużym graczem papierowych RP. Ostatnio bawię się w Dungeons and Dragons. Wcześniej prowadziłem sesję w moim własnym uniwersum, w moim własnym systemie. Bawiłem się też w roleplay polityka w sesji symulator Sejmu na Facebooku, w której ludzie zbierali się, tworzyli własne partie polityczne, brali udział, udawali, że biorą udział w wyborach, udawali, że piszą ustawy, zmieniają Polskę. A przez to, że ja byłem takim mocnym katolikiem, to też dołączyłem do partii takich twardych tradycjonalistów i tam w tej bańce razem się utwardzaliśmy. Bardzo ciekawy PR wystawiasz niektórym konstruktom społecznym w Polsce. To jest fascynujące. Jaki background, jakie zakulisy pokazujesz pewnej konstrukcji. Strasznie ciekawe. Ja wiesz, ja dość rzadko znajomych mam, nie, w moim życiu, którzy funkcjonują niekoniecznie w projekcie Stacja Ateizmu, ale w innych organizacjach. Wiesz, o co chodzi. No to dobra. Byłeś fanatykiem religijnym. Ślepo wierzyłeś w wiele spraw. Co się stało, że się zesrało? Co się stało? Jeśli pozwolisz, nie wchodziłbym w szczegóły, ponieważ na pewnym poziomie jest to historia bardzo, bardzo osobista. Jasne. Po prostu w pewnym momencie, omijając pewne bardzo ważne wydarzenie w życiu, o którym wolałbym nie mówić, spoko, doszedłem do wniosku, że mogę spróbować pomyśleć przez chwilę o tym, że Bóg nie istnieje. Spróbować pomyśleć przez chwilę, jak rozumuje ateista, na czym się opiera, czy musi się na czymś opierać. Dlatego też w moim pierwszym występie w Stacji Ateizm poprosiłem słuchaczy, aby na 1,5 godziny przestali być ateistami, tylko zaczęli być wierzący. Dlatego, że w tamtym momencie ten eksperyment myślowy z wyobrażaniem sobie siebie po drugiej stronie barykady bardzo pomógł mi zrozumieć pewne rzeczy i uważam, że jest to coś, co każdy powinien robić za każdym razem, kiedy myśli o ludziach, którzy są w jakiś sposób inni od niego, żeby spróbować postawić się na ich miejscu i spróbować zrozumieć ich istnienie. Co ważne, nie zakładać złej woli, bo to jest bardzo duży problem. Jakby ludzie, większość ludzi, których spotykamy, nie są źli, niespodzianka, wow. Większość ludzi myśli, że czyni dobro. Każdy z nas ma jakiś kodeks moralny. Oczywiście są psychopaci. To jest 1% społeczeństwa, którzy uważają, że zło jest atrakcyjne. Ale większość ludzi myśli, że ich przekonania są słuszne. To nie jest tak, jak wczesna era DC pokazywała, że jest zły naukowiec, który chce zapanować nad światem i czynić zło, bo zło jest z jakiegoś powodu atrakcyjne, bo on bardziej wartościuje zło. Kurczę, ludzie, kurczę, Ziemia nie składa się z 7 miliardów dundersztyców, okej? Nie zakładając złej woli, wejść w buty innej osoby, która jest po przeciwnej stronie barykady i spróbować pomyśleć, co ona, jak ona może rozumować, aby wyszło, że jej przekonania są dobre. I to jest coś moim zdaniem mega ważnego i to jest coś, co zrobiłem jako osoba wierząca i teraz nie jestem już osobą wierzącą. Mamy w sądach, w sądownictwie domniemanie niewinności. To, o czym mówisz, jest cholernie ważne i cholernie się z tym zgadzam, że potrzebujemy my wszyscy w społeczeństwie podchodzić do siebie nawzajem z domniemaniem czystych intencji, domniemaniem tego, że ktoś nie wie, że robi źle. To jest nasza robota, żeby konstruktywnie sprawić, by ktoś to zauważył. Nie możemy tego kazać, nie możemy tego na dzień dobry wyśmiać. To tylko i wyłącznie utwardza tą osobę w danych poglądach. Sami sobie strzelamy w kolano. Jeżeli nie podchodzimy, tak jak mówisz,
z tym domniemaniem czystych intencji. Zgadzam się z tym, co mówisz. Wszyscy myślą, że są tymi dobrymi. No, może jest parę wyjątków, ale już lata temu w jednym z pierwszych wywiadów, jakie nakręciłem, Karol Fiałkowski i Maciek Migurda, czemu w ogóle stacja tej powstała i tak dalej. Jakby ty to rozumiesz, ja to rozumiem. To jest przerażające, nieoczywiste dla wszystkich. To nie jest oczywiste dla wszystkich. Jakby kochani, nie? Zależy. Wszyscy myślimy, że jesteśmy tymi dobrymi. Tak. Jeśli w twoim światopoglądzie, na przykład jeśli reprezentujesz światopogląd katolicki, masz mówione, istnieje dobro i zło. Masz mówione od samego początku. Są dwie drogi. Ewangelia Mateusza, też czytałem ten fragment. Możesz służyć złemu, albo możesz trwać w prawdzie i być z Bogiem. I dlatego uważam, że Kościół katolicki jest mega szkodliwy, dlatego że on nie uczy myślenia krytycznego. On uczy myślenia dobrzy, źli. Tak. To jest drastycznie nieuczące. Daniel Dennett to określa religię jako podana na złotej tacy wymówka, żeby przestać myśleć samodzielnie. Trochę komfortu z tego płynie, tak? Trochę wysiłku mentalnego odchodzi na bok, ale za jaką cenę? To jest przerażające. I chciałbym dopytać o wątek, który przeskoczyłeś, który pominąłeś. Czy myślisz, że kiedyś będziesz w stanie publicznie opowiedzieć ten moment zwrotny, czy raczej nigdy? Raczej nigdy. Przepraszam, ale raczej nigdy go publicznie ale nie opowiem. Ale nie przepraszaj, stary. Jasne, on nie jest związany tylko ze mną, więc nigdy go nie opowiem, przepraszam. Jeżeli byś kiedyś uznał, że jesteś gotowy, wiesz, opowiedzieć, spokojnie. Więc wyobraziłeś sobie eksperymentem umysłowym, a jakby Boga nie było? Usiadłeś, pomyślałeś, tak? I za sekundę, za minutę, za godzinę, co miałeś w głowie? Że świat bez Boga wcale nie wygląda źle. Że świat bez Boga wygląda dokładnie tak jak nasz świat. Że to bardziej wierząc w Boga musiałem tworzyć iluzję rzeczywistości, niż będąc ateistą. Czyli nagle się okazało, po prostu bańka prysła, tak? Tak, że tak jak wspominałem, katolicy muszą, żeby utrzymać jakoś, żeby nie mieć jakiegoś wewnętrznego konfliktu, dysonansu w sobie, muszą w pewien sposób tworzyć iluzję. Tak jak teraz mamy nagonkę na osoby LGBT, przekłamane statystyki o pedofilii, nagłaśniane jednostkowe przypadki. Nawet czytałem na swoją drogą stronie o bardzo ciekawym adresie homoseksualizm.edu, co mnie zdziwiło, że taka strona ma w ogóle swoją domenę.edu. Kłamstwa na temat wykreślenia, i to naprawdę kłamstwa, po prostu kłamstwa, a nie, że ktoś, nie że jakaś pomyłka, tylko ordynarne kłamstwo na temat wykreślenia homoseksualności z listy chorób psychicznych. Nawet do czegoś takiego trzeba się posuwać. Tam było napisane, że homoseksualność została wykreślona z listy chorób psychicznych wskutek głosowania, za którym lobbowali aktywiści LGBT. Nie, to nie tak było. Było głosowanie, i to jest fakt, ale to było głosowanie nie za usunięciem homoseksualności, tylko za pozostawieniem, pomimo przesłanek i dowodów, że jednak to nie jest choroba psychiczna. I wcale nie lobby LGBT, nie jakieś mityczne lobby LGBT za tym lobbowało, żeby było takie głosowanie, tylko właśnie strona konserwatywna, która nie mogła się pogodzić z tym, że coś wychodzi, że nauka jest sprzeczna z ich światopoglądem. Gdy ktoś ucieka się do kłamstwa, to sam sobie wystawia ocenę tego, czy ma rację w tym wszystkim. Nie? Okej, pójdźmy dalej. Kolejny raz wspominasz o środowisku LGBT, o sytuacjach nieheteronormatywnych.
Czy z jakiegoś konkretnego powodu jest to w twoim życiu ważne? Nie wiem, masz bliskich, którzy cierpią, będąc w religii? Jestem ciekaw, skąd to się bierze. Czy po prostu z empatii do sprawy? No dobra, niech będzie. Jestem osobą biseksualną. I jest to dla mnie osobiście ważne. Jest to dla mnie osobiście ważny wątek. Masz personalny interes w tym wszystkim. Troszkę można powiedzieć. W dbaniu o swój światopogląd. Rozumiem. Mnie też to wszystko rusza, nie? Okej, okay, i wyobraziłeś sobie, że nie ma Boga i nagle patrzysz, Julia Sweeney ma świetny monolog na ten temat, właśnie usiadła, zamknęła oczy i wyobraziła sobie, a powiedzmy na jedną sekundę, także nie ma Boga i co, i świat się dalej kręci, tak? Po prostu. I tyle, nie? Jakby nagle ta bańka runęła, po drugiej stronie strachu nie było nic. Dosłownie. I gdy twoja bańka pękła, to po prostu już nie wróciłeś, tak? Już było pozamiatane? Tak. Uznałem, że jestem na... Nie powiem, że na drodze bez powrotu, ale uznałem, że od tego momentu chcę żyć przede wszystkim w zgodzie ze sobą, a nie w zgodzie z tym, co ktoś mi mówi, że jest właściwe. Dlatego skoro na chwilę obecną uważam, że świat bez Boga to jest dokładnie ten nasz świat, w którym żyjemy, ponieważ to będąc katolikiem musiałem tworzyć sobie iluzję rzeczywistości, żeby jakoś dopasować światopogląd do świata, w którym żyję, a nie na odwrót, będąc ateistą muszę sobie tworzyć iluzję rzeczywistości, to dla mnie jest to duża przesłanka za tym, że Bóg jednak nie istnieje. Oczywiście bardzo ważne zaczęło być dla mnie krytyczne myślenie oraz przede wszystkim to, że ja zawsze mogę się z poglądów wycofać, więc jeśli jest jakiś argument, ktoś mi, nie wiem, historycznie udowodni, że Jezus zmartwychwstał, zdarzy się coś w moim życiu, co przekona mnie, że religia jest prawdziwa, to ja naprawdę pójdę do spowiedzi, wyznam wszystkie swoje grzechy, padnę na ziemię i zacznę się modlić krzyżem. Jeśli ktoś kiedyś podważy absolutnie każdy mój argument w taki sposób, że przekona mnie, że ateizm jest mrzonką, to pójdę do spowiedzi i położę się krzyżem, prosząc Boga o przebaczenie. Niedziela 18. Porozmawiajmy. Wszystkie linie będą otwarte. Czekać właśnie na osoby o innych poglądach niż nasze. Marcin w niedzielę będzie w odcinku razem ze mną. Strasznie poruszającą historię, wiesz? I co było potem? I spytałem cię, wiesz, o sekundę, o minutę, godzinę. Co było na drugi dzień, tydzień później? Jaki to miał wpływ na twoje życie? Nie uderzył mnie piorun, więc wszystko było w porządku. To było nawiązanie do testowirona. Kojarzę z nazwy, ale tak. Kontentu nie. I to było mniej więcej ile temu? No mówię, około dwóch lat, około mniej więcej dwóch lat temu. Nie jestem w stanie, tak jak wspominałem, podać konkretnego momentu. Moje pierwsze w ogóle posty na grupie dyskusyjnej Stacji Ateizm to było jeszcze jak miałem takie krótkie romanse z ewangelicyzmem reformowanym, ale to był w tym moim pierwszym poście na grupie dyskusyjnej Stacji Ateizm, po prostu jak teraz go czytam, to widzę to moje wyobrażenie trzymania się brzytwy nad przepaścią.
Słowa typu nie potrafię żyć bez Boga. Nie potrafię nawet wyobrazić sobie, że jego mogłoby nie być. Ale nie wróciłbym do ewangelicyzmu, gdyby ktoś mi wykazał, że propozycja katolicka jest prawdziwa. Zapisałbym się na teologię i zostałbym członkiem tego samego towarzystwa, co ksiądz Szymon Bańka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Uważam, że jeśli katolicyzm jest prawdziwy, to nie moderniści, nie żadne Novus Ordo, tylko właśnie ugrupowanie księdza Szymona Bańki jest najbliższe katolicyzmowi. To jest takie powtarzający się cykl w życiu religii, z tego co zauważyłem, że najpierw są, powiedzmy, wiesz, jakaś tam początkowa sekta, czy od razu religia, która ma jakieś tam doktryny, dogmaty, wartości takie podstawowe. Z czasem, żeby dokonać ekspansji i poszerzyć zasięgi, zwyczajnie się rozrzedza te dogmaty, żeby zaprosić kolejnych, nie? Z czasem jest to na tyle rozrzedzone, że z jednej strony niektórzy chcą wrócić do korzeni, a inni chcą wciąż poszerzyć zasięgi. I ten rozdźwięk pomiędzy jest coraz silniejszy, dochodzi do schizmy i cykl się powtarza od początku. Tak. A propos księdza Szymona, mogę coś powiedzieć? Księże Szymonie, jeśli ksiądz to ogląda... Wiem, że dużo ksiądz rozmawia z panem Karolem Fiałkowskim. Jestem jego wielkim fanem. Bardzo kiedyś chciałbym z nim poprowadzić odcinek Stacji Ateizm. I wiem, że nie byłbym przeciwnikiem debaty takim jak on. Nie mam tak dużej wiedzy merytorycznej. Ja jestem bardziej mówcą. Ale chciałbym z księdzem porozmawiać w takiej debacie, o której zawsze marzyłem. To znaczy takiej ustandaryzowanej, że byłby prowadzący. Mielibyśmy po 15-20 minut na mowy otwierające, potem na kontry, potem pytania wzajemne, pytania od publiczności. Chciałbym po prostu coś takiego i jest osoba, konkretnie Mikołaj Kapusta, gdzie mam osobiste powody, aby chcieć z nim debatować, ale słuchając Szkoły Akwinaty, księdza kanału na YouTubie, słuchając rozmów z panem Karolem Fiałkowskim, chciałbym, żeby moim pierwszym przeciwnikiem w debacie, rozmówcą w debacie był właśnie ksiądz, więc jeśli ksiądz to ogląda, to może ksiądz to potraktować jako zaproszenie. Kości zostały rzucone. Jeżeli byś potrzebował kogoś do poprowadzenia takiej debaty, to możliwe, że znam kogoś. I myślę, że Stacja Ateizm z chęcią by zorganizowała taką debatę. To tak od siebie dodam od razu. No dobrze. I od około 2 lat odnajduję się w życiu nie będącym fanatykiem religijnym, tak? Tak. No i jak ci jest? Brakuje ci czegoś? Nie. Nie. Absolutnie niczego mi nie brakuje. Powiem więcej, czuję się wolny. Czuję w końcu, że mogę żyć i że mogę spojrzeć na świat nie przez pryzmat okularów, które narzucił mi katolicyzm, tylko mogę spojrzeć na świat taki, jaki jest. Ja mogę wziąć Biblię, mam Biblię na półce i sam za nią zapłaciłem. Tylko po to, żeby móc ją przeczytać po prostu jak każdą inną książkę i podejść do niej w sposób krytyczny. Tak jak zresztą czytam o religii Wicca, o religii hinduistycznej, bo od odejścia od katolicyzmu zainteresowałem się bardzo mocno tematyką właśnie religii, religioznawstwa. Tak samo czytam teraz Biblię. Jest to dla mnie po prostu niesamowite. Kropka. Patrząc na to z boku, tak? Tak. Tak, to jest majstersztyk pewnego rodzaju marketingu, pewnego rodzaju utrzymania się społecznego od tysiącleci, pewnego rodzaju
No nie bez powodu jest to największy bestseller w historii ludzkości. Co jest tak żenującym argumentem w dyskusji, wiesz, apologetycznej. No czasem to słyszę. No tak, nie bez powodu, tak? To jest dopracowane przez wiele lat, przez wiele osób, przez wiele edytorów, wiele redaktorów. Dzieło, które wpisuje się w wiele potrzeb ludzkich. No tylko pytanie brzmi, jakim kosztem taki światopogląd bierze się za te potrzeby? I czy nie ma lepszych sposobów zajmowania się tymi potrzebami, które wszyscy mamy? Czyli nie brakuje ci niczego? Niczego. Niczego nie żałuję, niczego mi nie brakuje. Czuję się wolnym człowiekiem. Uważam, że wiele zyskałem. Mhm. Znaczy straciłem iluzję, ale stracić iluzję to jest jak zyskać rzeczywistość. Tak, masz poczucie, że, przepraszam za sformułowanie, że przejrzałeś na oczy. Tak. Że prawda cię wyzwoliła. Chociaż jako katolik nie miałem wady wzroku, więc stary ja podejrzewałby, że to kara boska. Przypadek? Tak sądzę, tak. Nie, po prostu siedzę 8 godzin przed komputerem w pracy. Gdybyś spotkał dzisiaj siebie, 10-letniego Marcina, co byś mu powiedział? Co bym mu powiedział? Mhm. Przede wszystkim dałbym mu dwie książki, które uważam, żeby zrozumiał, bo był bystrym dzieciakiem. Pierwsza książka to książka Stephena Hawkinga pod tytułem Wielki Projekt, która wytłumaczyłaby mu pokrótce, jak działa wszechświat, bo tym właśnie jest ta książka. Odpowiada na pytania, czemu wszechświat został stworzony, powstał raczej sam z siebie, a nie w wyniku jakiegoś wielkiego, inteligentnego projektu. Oraz czemu istnieje raczej coś niż nic. A drugą książką, którą bym mu polecił i której niestety nie mam przy sobie, bo dostałem polecenie służbowe, by przygotować jedną książkę do polecenia, ale chciałbym polecić, to książka Grzegorza Malinowskiego pod tytułem Logika ogólna. Jest to podręcznik akademicki do logiki, ale napisany bardzo fajnym językiem. Jest mega duża ilość przykładów w nim. Nie same suche wzory, tylko jest zawsze jakiś kontekst historyczny, jakieś ciekawostki, wytłumaczenie przede wszystkim, czemu jest tak, a nie inaczej w logice. I powiedziałbym, masz, przeczytaj i po prostu nad tym pomyśl. I masz poczucie, że 10-letni Marcin po przeczytaniu tych dwóch książek byłby bliżej tych refleksji, które cię doprowadziły do momentu, w którym jesteś, tak? Tak, zdecydowanie brakowało mi po prostu krytycznego myślenia. To jest to, co widzisz po latach. Nie było krytycznego myślenia w warsztacie twojego umysłu. Zdecydowanie. Indoktrynacja religijna jest czymś strasznym, stary. Wiesz, o co chodzi? Jakby było tak, że człowiek się rodzi, dożywa swoich tam 20 lat, powiedzmy, na karku, ma krytyczne myślenie, tak? I na poziomie krytycznego myślenia zauważy, że mam w życiu różne potrzeby, boję się śmierci albo nie boję się śmierci, potrzebuję dużo społeczeństwa wobec mnie, mało społeczeństwa. Nie, jakby gnoti se auto, zna sam siebie. Nie? Każdy odkrywa to z biegiem życia. Jakby zobaczył, że okej, ja potrzebuję do życia, do oswojenia się na przykład z lękiem przed śmiercią, religii. I świadomie wybieram, będę w to wierzył, nieważne czy to jest prawdziwe. Znam. Jeśli się tutaj jest szczęście, jak najbardziej. Obecny mój światopogląd, a raczej jego brak zakłada, że jeśli jesteś szczęśliwy będąc katolikiem, stary, rób to. Jeśli może potrzebujesz tego, nie? Może potrzebujesz.
jeśli uważasz, że będąc ateistą straciłbyś sens życia, chciałbyś popełnić samobójstwo, jeśli uważasz, że lepiej jest dla ciebie być katolikiem, stary, rób to. I takie jest moje zdanie. Ale jeśli uważasz, że to cię w jakiś sposób krzywdzi, jak mnie krzywdziło, sorry. Nie. Też zachęcam do tej wewnętrznej niezgody na krzywdzenie samego siebie. Nie? Zachowania autodestrukcyjne są w psychologii, w psychoterapii czymś niestety dookoła nas. Za każdym razem rusza mnie to, jak ktoś sam nie dostrzega tego, że robi autodestrukcyjnie coś sam sobie. Czy to z przyczyn religijnych, czy z innych, wiesz, tych źródeł jest dużo różnych. Ale jakby religia jest, chociażby Kościół katolicki jest systemowym czymś. Systemowym kultem cierpienia. Systemowym przepraszaj na kolanach za błędy popełnione przez innych ludzi niż ty. Za grzech pierworodny. Okej, tam chrzest coś obmywa. Ja znam taką dziewczynę. Byliśmy razem w podstawówce. No? Mhm. I sorry, że mówię dzisiaj tak dużo o mnie. Mam nadzieję, że to ci nie przeszkadza. Nie, nie, spoko, jak najbardziej. Ja mega lubię słuchać ludzi. Po prostu bardzo rozumiem myśli, które przedstawiasz, wiesz, i chcę jakby odbić piłkę. Spędziłem z Małgosią 9 lat w edukacji. To była najlepsza uczennica w klasie. Nigdy nie skrzywdziła muchy. Jest dogłębnie dobrym człowiekiem. Małgosiu, jeżeli oglądasz to nagranie, to ci serdecznie pozdrawiam. Zawsze miała piątki, zawsze miała szóstki, zawsze była niespóźniona, zawsze była przygotowana. Wzór istoty ludzkiej, tak? W społeczeństwie, w którym funkcjonujemy. Niech mi ktoś wytłumaczy coś, czego do dzisiaj nie rozumiem. Dlaczego Małgosia? Co tydzień w kościele na mszy, na kolanach, biła się w piersi, mówiąc moja wina. Ponieważ grzechem jest samo to, że istnieje. Kościół naucza, że grzech jest wpisany w naszą ludzką naturę i nie możesz po prostu nie grzeszyć. Znaczy, w teorii możesz, ale nie, po prostu nie grzeszyć, ale jest to dla ciebie nieosiągalne. I zawsze w kościele będzie ci powtarzane, że jeśli uważasz, że nie grzeszysz, to grzeszysz pychą. Tak. To jest wtłaczane ludziom na mszach, że grzeszą. Wtłaczane jest, macie problem w życiu, który potrzebuje rozwiązania. Jest wtłaczane, jesteście chorzy, a musicie być uzdrowieni. To jest stary wtłaczany od dziecka i to jest przerażające, jaki to ma wpływ na psychikę dorastającej osoby, jaki to miał wpływ na twoją psychikę. Dlaczego to jest legalne w ogóle, nie? Dawkins podsunął ciekawy pomysł do dyskusji publicznej swego czasu, dlaczego w ogóle jest legalne na skalę światową to, że gdy w rodzinie katolickiej przyjdzie na świat dziecko, o tym dziecku się mówi, że to jest katolickie dziecko. Nie, to jest dziecko katolików. Tak? Jest kolosalna różnica między dwoma sformułowaniami. Do cholery jasnej. Dlaczego to jest legalne w ogóle? Że ktoś przychodzi na świat, ty przyszedłeś na świat, a potem bronisz czegoś, czego sam nie wybrałeś, bez umiejętności krytycznego myślenia. I strasznie rusza twoja historia, stary. I takich historii jest mnóstwo. Czy ty sam na poziomie eksperymentu umysłowego, tak samodzielnie, samostanowiąco, pomyślałeś tym eksperymentem, a co, jak Boga nie ma? Czy skądś ta inspiracja, nie wiem, przyszła? Przyszła z wydarzenia, o którym właśnie nie chciałbym mówić. Okej, okay, spoko. Jakby chodziło tylko o mnie, to nie ma problemu, ale po prostu okay. Chcę uszanować inne osoby, które miały w tym udział. Okej, okay, dobra. Gdy zacząłeś żyć bez religii,
Co się stało, że zacząłeś się interesować ateizmem bardziej, nihilizmem bardziej? Skąd to się wzięło? Powiem tak, ja w jednym z moich filmów troszeczkę wyśmiewam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że mówił, że poza religią jest tylko nihilizm. I mówię, że znam wielu ateistów, którzy nie są nihilistami i nie zgodziliby się ze mną w wielu kwestiach, ale no, w moim przypadku poza religią był nihilizm, bo poza religią zaczął do mnie na przykład przemawiać eksperyment Hillary'ego Putnama o mózgu w słoiku, o tym, że tak właściwie niczego nie możemy być pewni, bo cały ten szereg czajniczków Russella, niefalsyfikowalnych tez, z którymi możemy iść nawet do takiego do takiego ekstremum, że skąd wiemy, że nie jesteśmy simami, które ktoś kontroluje. Wspomina, przykład simsów podaje akurat w moim podcaście. Więc u mnie ten nihilizm przyszedł dość naturalnie. Ale może to dlatego, że wraz z wyjściem z katolicyzmu zburzyły się moje podstawy światopoglądu. Pamiętam, że Łukasz Wybrańczyk w jednym ze swoich filmów opowiadał historię swojej znajomej ze studiów, która powiedziała, że mimo tego, że jest ateistką, to jej wartości nie zniknęły i to do niego uderzyło. Cóż, do mnie to nie trafia. W momencie, w którym upadł mój katolicyzm, upadły podstawy mojego światopoglądu i to mnie popchnęło w stronę nihilizmu i uważam, że tak, to ma sens. Odnalazłeś się na nowo w nowym światopoglądzie, który budowałeś z tych zgliszczy, tak? Tak. Czy dzisiaj czujesz, że nihilizm jest czymś, co pasuje do ciebie? Tak. I jeśli na początku było to dla mnie przykre, to właśnie pan Karol Fiałkowski udowodnił mi, że to nie jest wcale przykre, że to jest, że nihilizm jest niesamowicie po prostu radosny, że to jest wyzwolenie człowieka. I tak, czytałem komentarze odnośnie mnie i Adriana o sekcie Karola w stacji Ateizm, ale ja naprawdę uważam, że jego podejście do nihilizmu jest po prostu niesamowite. Jak bardzo potrafił sprawić, że ja z takiego załamania światopoglądowego zacząłem mówić, że hej, okej, nic nie jest prawdziwe, nic nie wiem i co z tego? Super, jest kolejny dzień, co on mi przyniesie, nie? Mogę sobie popatrzeć na to, co się stanie tego dnia i to nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. I to jest super. Co ci daje radość w życiu? Proste rzeczy. Wszystko mi daje radość, stary. To, że ja sobie mogę zarwać nockę grając w Lola, to jest super z moimi dwoma kumplami, z którymi grywam w ligę. To, że ostatnio premierę miał Lost Ark Online, na którego się niesamowicie jarałem i jak w końcu mi się udało go pobrać, bo na premierę było mega problemów z pobraniem, jak mi się go w końcu udało pobrać, to ja miałem po prostu taką ekstazę, jak za dzieciaka na mszy świętej. Ale... Albo to, jak wyrwałem Dying Lighta na przecenie, mimo tego, że teraz premierę miała druga część i mogłem pierwszy raz wejść do tej gry i w to zagrać, to po prostu jarałem się jak dziecko. Po prostu proste rzeczy mnie cieszą. Dlaczego zacząłeś swoją działalność publiczną? Dlaczego mówisz o tych wszystkich rzeczach? Bo po pierwsze mam parcie na szkło, po drugie uważam, że umiem dobrze mówić, po trzecie uważam, że chcę to robić, bo sprawia mi radość. Czyli robisz to czysto ze swoich egoistycznych pobudek? Jak najbardziej. Nie mam żadnej misji, nie jestem prorokiem nihilizmu. Ja to robię dlatego, że ja to lubię i to jest moje hobby. Bardzo prosty argument. Bardzo łatwo go zrozumieć. Po prostu to lubisz. Jak myślisz, czy swoją działalnością w internecie może być tak, że kiedyś komuś pomożesz? Jeśli tak, to super. To będzie kolejna prosta rzecz, z której się niesamowicie ucieszę. Czy miałeś już jakiś taki odzew? Miałem taki odzew, ale ta osoba chciałaby pozostać anonimowa. Okej. Okay. Ale miałeś. Tak, miałem taki odzew i niesamowicie mnie to po prostu ucieszyło.
To jest coś, czego się nie kupi za żadne pieniądze. Nie? Jak ty się w czymś odnalazłeś, ja się w czymś odnalazłem, nie? I potem ktoś... Wiesz, staram się zarażać radością mojego życia innych, mówiąc o tym, skąd ona się bierze. Spróbujcie, może to jest coś dla was. Nie? Jak nie, to nie. To jest pierdyliard innych kanałów na YouTubie i tak dalej. Innych patentów na życie. Ja lubię grać na perkusji, ktoś lubi spaghetti, wiesz o co chodzi. No, nie? Tylko właśnie, żeby w ogóle móc w życiu szukać bez kagańca na mordzie swobodnie tego, kim jestem, czego potrzebuję do życia. Jest tak dużo kagańców. Gdzie można cię znaleźć w internecie, przypomnij? Kanał na YouTubie Faust Ciekawy Świata. Niedziela, godzina 13. Staram się regularnie publikować filmy w ten dzień, o tej porze. Oraz na Twitterze, na którym się za bardzo nic nie dzieje, ale mam zamiar go niedługo ruszyć, jak tylko zaobserwuję kilka osób, które chciałbym prowokować do dyskusji. Zachęcam do śledzenia social mediów Marcina Fausta Gutowskiego. I tak na zakończenie, Marcinie. Wyobraź sobie, że ogląda cię teraz nie 10-letni Marcin, bo to już poruszyliśmy, ale wyobraź sobie, że teraz ogląda cię ktoś, kto był fanatykiem religijnym. Przepraszam, że ktoś, kto jest fanatykiem religijnym. Mhm. Nie? Teraz, w tej chwili, po drugiej stronie ekranu. Co byś chciał powiedzieć takiej osobie? Stary? Powiedz do kamery, dobra? Bo jakby nie jestem fanatykiem religijnym. Dobra. Stary? Słuchaj, ja nie będę w twoje życie ingerował, nie będę cię próbował do niczego przekonywać. Jeśli jesteś szczęśliwy, jaki jesteś, to super. Stary, ja się cieszę twoim szczęściem, nie? Szacun, piona. Ale gdybyś pomyślał, że czegoś ci w życiu brakuje, gdybyś na sekundę dopuścił do siebie możliwość, że Bóg nie istnieje i spróbował znaleźć w tym pozytywy, a nie tylko negatywy, to co by się stało? Tyle. Dzięki za rozmowę. Również dziękuję. Było bardzo miło. Niedziela 18. Porozmawiajmy w tym tygodniu. Marcin Faust-Gutowski i ja. Zapraszamy do telefonów. Zapraszam serdecznie. A tymczasem co? Ja byłem Faust. Wy byliście wy. Do zobaczenia w niedzielę i pamiętajcie. Czytajcie, studiujcie. Odkrywajcie.